teraz jestem w wieńskich łaźniach w Czechach, na zimowisku. Jak widać, w tej chwili jesteśmy nawet na trasie saneczkarskiej. Cześć, nazywam się Ola Gościniak, prowadzę bloga Jestem Interaktywna. W tym wideo opowiem Ci o moich planach noworocznych, które są do wykonania w 2018 roku. Być może pamiętasz, że w zeszłym roku, na rok 2017, przygotowałam listę 100 rzeczy, które chciałabym wykonać w roku. Większość z nich udało mi się wykonać, jednak w tym roku postanowiłam wykorzystać metodę spisania najważniejszych priorytetów, które chciałabym wykonać w tym roku. Jeśli jesteś ciekawa, jakie są moje plany na 2018 rok, które jak najbardziej dotyczą także i Ciebie, to zapraszam Cię do tego wideo. Pierwszy z tych priorytetów to jest oczywiście przygotowanie materiałów na bloga Jestem Interaktywna. Chciałabym stworzyć 2 lub ewentualnie, jeśli czas na to pozwoli, 3 duże kursy online. Wśród nich będzie druga edycja kursu Twój kurs online, w którym poznacie, jak stworzyć własną platformę do sprzedaży kursów, oraz drugi duży kurs będzie to kurs Twój webinar, w którym dowiesz się, jak stworzyć samodzielnie platformę do webinarów oraz jak je poprawnie nagrywać. Natomiast trzeci kurs, jeśli starczy czasu, będzie dotyczył stworzenia landing page'u, czyli strony lądowania. Dodatkowo chciałabym przygotować do każdego z tych kursów darmowe wyzwania, w których będzie można sprawdzić, czy materiał kursu jest dla Ciebie. Oprócz tego przeprowadzę także 2 darmowe wyzwania. Pierwsze będzie miało miejsce już w styczniu, już od 22 stycznia 2018 i będzie dotyczyło stworzenia samodzielnie swojej własnej strony internetowej. Drugie wyzwanie będzie prawdopodobnie dotyczyło SEO, czyli promowania swojej strony internetowej w wynikach wyszukiwania na przykład w Google. Drugi priorytet w 2018 roku jest to podszlifowanie się w wystąpieniach publicznych. O tyle, o ile w miarę pewnie czuję się już przy przygotowywaniu webinarów, live'ów oraz innych materiałów wideo, czuję, że moje umiejętności przemawiania publicznego potrzebują jeszcze więcej praktyki. Z tego powodu zapisałam się na wyzwania Toastmasters w Poznaniu, które mają na celu właśnie podszkalanie się wzajemnie w wystąpieniach publicznych. Trzeci priorytet nie jest związany z blogiem oraz z moją działalnością, ale jest bardzo ważny w moim własnym rozwoju. Jest to nabranie pewności przy prowadzeniu auta. W tej chwili ciągle mam Pietra, kiedy mam prowadzić auto w większych miastach, na przykład w Poznaniu, i chciałabym to zwalczyć właśnie w nadchodzącym roku. Czwarty, najważniejszy priorytet na 2018 rok jest to zwiększenie ilości różnych podróży, wyjazdów. W tej chwili mamy styczeń 2018, jak widać, jestem na zimowisku, więc już całkiem nieźle wykonywanie tego priorytetu mi idzie. Trzymajcie kciuki, aby dalej to tak wyglądało. Piąty priorytet to YouTube. Chciałabym, aby 2018 rok był dla mnie rokiem YouTube'a. Chciałabym przygotowywać co tydzień bardzo angażujące, edukacyjne filmiki wideo oraz takie, które będą czasami rozrywkowe. Więc korzystając z okazji, pamiętaj, łapce w górze i o subie, żeby to postanowienie, ten priorytet udał mi się. Ostatni priorytet jest to priorytet niespodzianka. Jest on związany z moją działalnością. Jest to także materiał, który zamierzam przygotować dla Was. Jednak ze względu na to, że nie chcę jeszcze zapeszać, na razie jest on ciągle na etapie pomysłu, to nie zdradzę do końca, co to jest. Więc jak widzicie, to jest moich 6 najważniejszych priorytetów, które chciałabym zrealizować w ciągu roku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dajcie znać, jakie są Wasze priorytety na nadchodzący rok, na rok 2018. Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. I korzystając z okazji, pamiętaj o tym, żeby dać pod filmikiem łapkę w górę oraz dać suba, żeby rzeczywiście 2018 rok był dla mnie rokiem YouTube'a. Dzięki i do zobaczenia. Już? Cześć, nazywam się Ola Gościniak i jestem interaktywna. Jakbym tak usiadła? Na zimowisku? Jeździmy w tej chwili na sankach, jak widać. I dokładnie tak to wygląda. Reszta nagrania później.